Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył dostającego się paliwa do układu smarowania silnika diesla koreańskiego. Przed nami jest jednostka CRDI, z którą zdarzają się czasem problemy. Mianowicie problem polega na czym? Ano właśnie na tym, że do układu smarowania, czyli do oleju silnika, dostaje się paliwo. Zadajecie mi bardzo często pytania, co zrobić w takiej kwestii, by paliwo się do silnika nie dostawało i ile tego paliwa się dostaje i czy w ogóle się dostaje. Generalnie rzecz jest jaka, to nie jest tak, że jak jest diesel, to znaczy, że tam paliwo musi się do niego dostać. Jeżeli usterki nie ma, to takie coś się, wierzcie mi, nie dostaje. Nie będziemy dzisiaj poruszali kwestii, którą już kiedyś poruszyłem odnośnie częstego wypalania. I tu też częste wypalanie to jest pojęcie względne. Dlatego, że tak naprawdę nie ma takiego mocnego katalogu czy rozpiski, która by mówiła, co ile taki DPF powinien się wypalać, ze względu na to, że żadna rozpiska nie zna naszej dynamiki jazdy, nie zna odcinków, na jakich my się poruszamy, czy jeździmy w cyklu miejskim, czy jeździmy na trasie, a to wszystko ma znaczenie. Cykle wymiany oleju, rodzaj oleju i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma wpływ, dlatego też tej kwestii nie poruszamy. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że zdarzają się przypadki, że komuś się DPF wypala nawet co kilkadziesiąt kilometrów, a kilkadziesiąt to znaczy od 30 do 80 kilometrów już ludziom się włącza DPF, czyli wypalanie tego filtra. A są tacy, którym się to zdarza już przy, powiedzmy, kilkuset kilometrowym zasięgu, czyli na przykład 800 kilometrów ktoś przejechał i się mu taki DPF załącza i on już dramatyzuje, co z tym fantem zrobić, bo mi się DPF włączył. No jest to normalne zjawisko, słuchajcie. DPF to jest filtr, który wyłapuje śmiecie, natomiast taki filtr nie powinien zbyt często przechodzić wypalania. Pominąwszy kwestię, że on się będzie uszkadzał, będzie się wypalał i również na tym będzie się cierpiał silnik ze względu na to, że zbyt częste wypalanie może spowodować, co nie znaczy, że tak jest, że paliwo będzie się dostawało do komory silnika. Czyli to, co nasze wtryski podają, czyli nasze wtryski mamy tutaj w górnej części, siedzą sobie wtryski, to, co te wtryski podają do silnika, może paliwo nie zostać spalone, bo temperatura DPF-a musi być podniesiona, by się wypalił i dostaje się do komory silnika. Natomiast to nie jest tak, że tego paliwa się leje litrami. To są znikome ilości, które powodują, że przy zwiększonych cyklach wypalania takiego filtra może się zdarzyć sytuacja, że tego paliwa przybędzie w oleju. Czyli ten olej po prostu będzie rozrzedzony przez paliwo. Natomiast nie ma takiej możliwości, to od razu powiem, nie ma wręcz, żeby komukolwiek na odcinku przejechania, powiedzmy, 100 km czy 200 km nagle przybyła litra, powiedzmy, paliwa. Spotkałem też komentarze u siebie takie, że ktoś tam na przykład miał dwa stany paliwa, więc nie paliwa, przepraszam, tylko dwa stany oleju. Już z paliwem oczywiście, więc co robi? No upuszcza najnormalniej w życiu to, żeby się ten stan zgadzał ze stanem takim, powiedzmy, na miarce i jeździ sobie dalej. No chwała mu i gratuluję, po prostu wręcz mistrzostwo. Dlaczego? Dlatego, że upuszcza sobie co ileś tam kilometrów olej z silnika, który w pewnym momencie zamieni się tylko i wyłącznie w olej napędowy właśnie. I on już nie będzie miał właściwości smarowania. I co się stanie? Nic, bo silnik odmówi i wtedy już będzie cisza, zagra po prostu jak hejnał o północy. W każdym razie rzecz jest jaka, nie ma tej możliwości, że duże ilości. Jeżeli cykle są niewielkie, to spotkałem rzecz taką, że przy jednym cyklu ktoś tam zrobił sobie pomiar, że tego paliwa przedostało się mu około 200. No jeżeli taka ilość przelała się przy jednym, no to już jest bardzo duży problem.
to świadczy już tylko i wyłącznie o tym, że pierścienie nie utrzymują niczego, przez co będzie silnik cierpiał, bo będzie i wyrzucał olej w górę i jednocześnie, skoro to paliwo leci na tyle w komorę silnika, no to ten dół będzie również cierpiał i po jakimś tam większym przebiegu ten silnik to niestety siłą rzeczy odmówi z układu smarowania. Natomiast co może się zdarzyć w sytuacji, gdy tego paliwa dostanie się faktycznie dużo, czyli my przejechaliśmy na przykład odcinek kilkadziesiąt kilometrów, kilkaset kilometrów, no i okazuje się, że nagle do naszego silnika dostało się dwa stany oleju, czyli paliwa z olejem. Ja strzelam dwa stany, więc co znaczy dwa stany? No to znaczy, że jeżeli my wyciągniemy miarkę i widzimy, gdzie jest maksimum, nagle wyciągamy miarkę i tego maksimum jest półtora, dwa razy tyle. No to jeżeli lecimy sobie trasę i na takiej trasie się to nam zdarzyło, no to w ten czas już będzie problem niezwiązany z układem wtryskowym, bo takiej możliwości wręcz nie ma, żeby te wtryski, które dostają paliwo z rurek, przecisnęły tyle paliwa w kocioł, ze względu na to, że gdyby tyle paliwa się przedostawało, no to wierzcie mi, że ten silnik najnormalniej w życiu już by się stopił, czyli w tłokach powypalałyby się dziury. Natomiast jeżeli zdarzy się komuś sytuacja taka, że tego paliwa faktycznie przybędzie dwa stany, tak jak już powiedziałem, no to w ten czas problem bardziej jak będzie pewny, że pochodzi z naszej pompy paliwowej. Nasza pompa paliwowa siedzi sobie tutaj na dole. Czy ją widać? No widać, oczywiście, że widać. Tu siedzi nasza pompa paliwowa, która pracuje zarówno w oleju, jak i wewnątrz pracuje w oleju napędowym. Czyli pracuje z pompa napędzana kołem zębatym na rozrządzie i tam może się zdarzyć już wtedy sytuacja taka, że uszczelniacz w takiej pompie został uszkodzony, a z doświadczenia i z praktyki wiem, że taki uszczelniacz wytrzymuje średnio do około 200 tysięcy. Więc jeżeli komuś duże ilości paliwa się przedostają i jest to bardzo groźne dla silnika, to od razu powiem, i w ten czas należałoby już taką pompę zdemontować i wymienić w niej uszczelniacz, a wierzcie mi, że koszt uszczelniacza oryginalnego do pompy boszowskiej to jest wydatek 20 paru złotych. Nie mówię ile, bo to są wahania. W takim zasięgu powinniśmy już kupić uszczelniacz do pompy boszowskiej, oryginalny oczywiście, nie jakiś bajabongo, czyli taki metalowo jakiś tam, bo to nie wiem, czy to jest teflon, jakie tam on ma substancje, na pewno odporny na olej napędowy i paliwo. Tak to właśnie wygląda. Także jeżeli macie problem taki, że dostaje się wam niewielka ilość tego paliwa, a zauważyliście, że wasz DPF się nie wypala, czyli nie włącza się wypalanie filtra, nie macie żadnego OFA i tak dalej, czy na przykład macie OFA, nie, no jeżeli macie OFA, no to wtedy już się wypalanie nie powinno włączyć, ale jeżeli nie macie i nie zauważycie wypalania, a przybywa wam oleju, no to w ten czas, znaczy oleju, do oleju paliwa przybywa na miarce, no to w ten czas już jest odpowiedź, że wasza pompa mogła zrobić swoje. Jak taką pompę zdemontować, pokażę wam na innym filmie, ze względu na to, że chwilkę też zejdzie. Wytłumaczę, co ewentualnie, jakie kwestie trzeba zrobić, żeby taką pompę wyciągnąć. Pokażę wam również filmik, jak taki uszczelniacz wymienić, żeby sobie nie narobić jakiejś tam krzywdy niepotrzebnej. W każdym bądź razie, pamiętajmy o jednej rzeczy. Duża ilość paliwa, jeżeli pojawia się w oleju, no to świadczy o tym, że taki silnik nie ma innej możliwości, jak przepuszcza paliwo do komory, tam gdzie jest rozrząd pod dekielkiem, i paliwo sobie spływa elegancko do oleju. Generalnie rzecz jest jaka? No przede wszystkim od czego trzeba zacząć? Od tego trzeba zacząć, że taki olej należy w takim silniku, który ma tendencję do nabierania takiego paliwa do komory olejowej, należy częściej kontrolować taki olej. Jak często? No jest to pojęcie względne, dlatego że ciężko mi jest określić, ile tego paliwa komuś się dostaje. W każdym bądź razie potrzebna jest szmatka czy jakieś czyścidło i wyciągamy sobie bagnecik i sprawdzamy sobie, ile tego faktycznie
na bagneciku, ile tego oleju jest. U mnie widać? No widać. W każdym razie widać jest dopiero wtedy, jeżeli wytrzemy bagnecik. Samochód oczywiście stojący przez dłuższą chwilę w pozycji prostej. Wyciągamy i sprawdzamy sobie na bagnecie. Ja już widzę, że jest zaraz olej za kropeczką, co świadczy o tym, że stan oleju nie przybywa. Jest taki, jaki był zachowany. A dlaczego u mnie jest olej czysty? No wierzcie mi, zrobił dopiero kilkaset kilometrów, więc ma prawo być czysty. Także spokojnie zapraszam do innych filmów. Jeżeli macie problemy, śmiało piszcie, ale już będziecie mogli rozróżnić, że duża ilość paliwa w takim silniku może się przedostać tylko i wyłącznie przez pompę, czyli uszkodzony uszczelniacz. Natomiast znikome ilości, jeżeli się pojawiają, mogą się przedostawać przez pierścienie, ale warunek jest taki, że samochód przechodzi wypalanie. Bo jeżeli tego wypalania nie przechodzi, te dawki są niezwiększone, no to w ten czas jest normalny cykl pracy takiego wtryskiwacza i on nie podlewa tego paliwa więcej, bo konieczności takiej nie ma. Także dziękuję za oglądnięty filmik. Mniej życzę problemów z takimi samochodami, a zdarzają się różne. Do komentarzy zapraszam. No i cieszcie się oczywiście szerokością. Do zobaczenia. Cześć.